Był czas, kie słowo ojców nasich zwincało jako srebrny talor. Był czas, kie od nogi ojców nasich zbojnicki deptał chłodnik. Był czas, kie gwizd ojców juhaski ślebodom dzwonił w usak. Był czas, wiera, był. Dzisiok gwizd przepadł w głębokiej płani wieków. Dziś na prostych drewnianych nogach kalicymy zbójnicką chodzę. Na dziś basan drut nie ma komu przepedzieć słowa. Jowo z bracio ino budzę. Hej, tamten czas źwińcy nam dziś na grani przepaść. Podhale. Kraina o wyjątkowej urodzie krajobrazu, bogactwie kulturowym i magicznej sile przyciągania. Dociekając źródeł jej oryginalności, docieramy do początków osadnictwa na tej surowej, nieurodzajnej ziemi. Splotły się tu losy i krew ludzi odmiennych mentalnie i fizycznie. Ludności polskiej, posuwającej się od XII i XIII wieku w górę Rabę i Dunajca, oraz koczowniczej, przemieszanej etnicznie ludności wołoskiej, rumuńsko-rusko-polskiej, wędrującej łukiem Karpat i osiedlającej się tu w XV-XVII wieku. Właśnie ta różnorodność, pasterskie korzenie i wędrówki na południową stronę Tatr ukształtowały charakter góralszczyzny. Miały też największy wpływ na muzykę i taniec górali podhalańskich. Zbójnicki był pierwotnie najprawdopodobniej tańcem pasterskim, bo przecież to bacowie ze swoimi juhasami często chadzali na zbój. Stąd obecność w tym tańcu elementów tańca góralskiego i silne z nim powiązanie. Bacowie też często bywali dudziarzami i przygrywali na kozie do tańca w czasie pasterskich zabaw przy szałasie. Innym starodawnym instrumentem pasterskim grywającym do tańca były złupcoki. Małe gęśliki o wrzecionowatym kształcie, wyparte w drugiej połowie XIX wieku przez znacznie głośniejsze skrzypce. Skrzypce i basy, a od końca XIX wieku dwoje skrzypiec i basy stały się tutejszą orkiestrą, przygrywającą do tańca. Ciemniuczka no, pomija se prześwicą, ciemniuczko no, prześwicą mu zalicą, na ula nie powolim, dla drobna się polim, ty się, że ja ci pozwolę, ty odcięci zresali. Choć w dawnych wiekach Podhale było tak zwaną królewszczyzną i ponosiło stosunkowo niewielkie ciężary pańszczyźniane, nieurodzajna ziemia i ostry klimat sprawiały, że ludność często przymierała głodem. Gdy w XVII wieku wzmógł się jeszcze ucisk ze strony starostów nowotarskich, dochodziło do krwawo tłumionych buntów i powstań. Góralom, targanym gwałtownością charakteru i świadomym niesprawiedliwości, jedynym honorowym wyjściem wydawało się pójście na zbój. Zbójnicy byli uosobieniem ideałów góralskiej ślebody. W towarzystwach zbójnickich często spotykali się górale z Podhala i ze Śląska, Moraw i Słowacji. A pieśni zbójnickie mają swoje lokalne odmiany w regionach po obu stronach Karpat. Podhalański taniec zbójnicki różni się jednak od innych, między innymi podziałem na osobne figury, przeplatane przyśpiewkami i wprowadzeniem elementów tańca góralskiego, takich jak na przykład ozwodny, krzesany, zwertanie. Jest to taniec, jak to określają, orężny, wojenny,
kończony przez samych chłopców, jako taka rozgrywka, jako pokaz sprawności, wytrzymałości, gibkości, prawda? I z tym, że taniec buński nie jest technicznie trudny, no bo to inny przysiad i to, z tym, że tu chodzi o dynamikę, żeby to fajnie tańczyć, ale tu chodziło głównie o to, żeby tańczyło się długo, żeby pokazać wytrzymałość. Tych przysiadów dużo, 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 zmieniane figury, roz takie. Z tym, że jak my się jak Witkiewicz pisał na przełęczynie, to ten taniec buński do mnie wyglądał troszkę inaczej, jako dziś. Bo do mnie to był tak bardziej żywiołowy, jak zagrali, to te chłopy wychodzili, tańczą każdy po swojemu. Byle no tym poczymał i skokali, i klaskali się i tak dalej. Było takie bardzo urozmaicone, nie? Taką fantazję. Taki czas przy krowach, nie? Takie szpiki, jak to się godono, to od tych powiedzmy 10 do tych 17 roków, no to przy paseniu krów, nie? No bo jeden coś umiał, drugi, no to był na to czas. Też był na to czas i były i ten pniok właśnie na równe miejsce. Był na tym pnioku cykansi kawałek tego równego miejsca. No to więc jeden drugiemu zaś chętnie pokazał, więc bo co? Trzymali się takimi grupami, nie? Zakłosy dzieci to były dzieci podrośnięte, takie, więc już trochę dopiero po te kawalerzy to zaś swoje. Nie daj Bóg, co by ci się, wiesz, tam podrostek poł między kawalerów. No to by ci przecie po usach wybili i posłali do domu. To naprawdę tak. A jak nie, to już musiał umieć fajnie zaśpiewać, co mi z tymi chłopciskami na płocie siedną. Bo wiesz, na płotach się siedziało, na płotach się śpiewało. Przy płocie się tańczył, jeden drugi pokazał. To godom jeszcze o zespołach, no ale weźmy jeszcze o szporcie. Kiedy ci chłopcy są właśnie z Korszkowie, nie? Józek Brojok z Harendy. No to też miał chłopak młody, ale też umiał, chciał i zaśpiewać umiał i okropnie do tego tańca, jakby miał dryk. No, także i Brojok z Kłosickiem, jak to się uda, to trzymali się razem. Ale jeszcze weź w Zbojnickim Kulowski taniec, nie? No to dwóch braci, Jasiek i Stasek Kula. Zaraz po drugiej jest wojna, druga wojna, przed wojnie, wojna i druga zaraz po drugiej wojnie światowej. No. Mieli to tacy nieduzi chłopcy, ale nogi okropnie mocne, no i stąd ten Kulowski taniec się wziął, nie? Wiemy o tym, że do Zbójnickiego, no to tam nigdy w Zbójnickim nie brały udziału dziewczyny. Bo to się tańczyło głównie lonik, żeby się popisać, nie? Gibkość, swoją siłę, wytrzymałość. Więc jako widzowie, no teraz trochę się pozmieniało, bo ze względu na to, że to się stosuje do sceny, to nieraz to my grzeszyli niejednokrotnie, bo my zaczęli wprowadzać pewne elementy, nie? Albo tam do zwrotu dziewczynę, albo co by to urozmaicić, nie? Jest już taki szablon, że tak się ustaliło, że przeważnie się zaczyna łos wodnym do tego, po razie w tył, no i potem przyśpiewki do Zbójnickiego, na końcu się też poza Budzki, poza Hradczy idzie jesień ku zimie, no to już jest łos wodny taniec, nie? I wtedy się spotyka, że dziewczyny się tam dobiero.
nadejść krok, no to jest znaczy bardzo proste, bo to inne jest przysiad, prawda, tak i tak, tak, tak. I no tu jest ważne, żeby wybijać wyraźnie te dwa tempa. Zaje ta noga idzie pięknie w przód, a ta idzie z góry, żeby był ten akcent, nie? Tam, tak, tak, tak. Nie tak jakoś, bo nie rozpoino tak, co oni tak biedzą, nie? No a właściwie wtedy można se przysiad, to se można klaskać w pięty, to w ręce, to można złapić w boki, w jedną, drugą stronę, to zaś przysiad, hop, zakrzesać, hop, hop, znowu przysiad, znowu, no i za ramiona się można trzymać, no, przez zaciupaki się chytają nieroz, no, przerzucane, podcinane pod nogi. Więc takich odmian jest w sumie dość uznane w sumie. Jako technicznie to jest po prostu nietrudne. W zakopiańskiej Atmie w latach 30. Karol Szymanowski tworzył balet Harnasi. Jako pierwszy polski kompozytor po Chopinie wyniósł ten nasz taniec góralski i zbłonicki na sceny europejskie. Podniósł do rangi sztuki narodowej. Najbardziej typowym podhalańskim tańcem to jest taniec góralski, to wiemy, prawda? I to jest ciekawe, że on się właściwie ograniczył do samego Podhala. W innych rejonach nie występuje. Spotyka się taniec góralski choć w bardzo szczątkowej formie, ale na przykład wzorze, gdziarze, nie? Że próbują też coś tam krzesać, no ale to temu, że oni też przyszli z Podhala, też poszli tam i tam osiedli. I są dość daleko na spisu i na Słowacji, a jednak i w muzyce, i w ubraniu, w tańcu się troszkę jednak spotyka tej pozostałości z Podhala. No większe bogactwo. I w muzyce, i w tańcu góralskim, to jednak było tu pod Holami. To jednak było w tych wsiach podtaczańskich, w tym rowie zakopiańskim, prawda? Tu poczynając od Kościelisk przez Zakopane, Poronin, Murzasi na stronę Bukowiny, no tam Ząb. A im dalej bliżej Nowego Torgu, to tym on był bardziej ubogi. Żeby premista wiedział, jaką nutę grać, no to se ją śpiewał. Ja se z Kościeliska, ty se z Poronina, jakoś cię nie kochać, kiedyś ładna dziewczyna. Ja wiem, że jeden z taniecników
tu Zakopiański, zawsze się śpiewał jedną nutę. Ja mu premista zagrał inną, to tylko do niego, czemu mi te grosz tam, kiedy ci tamtą zaśpiewał. Rozumiesz? Każdy sobie swoją, nie? No i to powodowało, że jednak ten śpiew jest potrzebny. A po drugie, no wiemy, że do każdego kroku, no to se można podśpiewać nutę. Nutę se pośpiewać, no to wtedy nie ceką mnie godą, co jako, i no se tam podnuci i może, no już wiadomo, o co chodzi, nie? I to są takie rzeczy po prostu, o których powinno się było wiedzieć i nieraz się dziś już nie pamiętał o tym, no. Ta dziewczynka tańcuje, serce moje raduje, po kłecku przeleci, duslota ją nie chyci. Bo dziś nie ma tego kontaktu jakiegoś z muzyką i no tak jest przyjęte, że muzyka w końcu to leci, tup, przed nim bracie leci, jak baryt tu stanie za cupko, no i nic, ani nawet nie zaśpiewał, no i no takie byś mu grał, nie? A to zwyczajowo jednak były pewne sprawy. Tu też trzeba zwrócić uwagę na to, że właściwie każdy taniecznik, przynajmniej dobry taniecznik, to se układał taniec po swojemu. Że tu nie ma jakiegoś przepisu, że teraz to, teraz tamto. I no, jak se na przykład ktoś uznał, że tak se będę tańczył, to se tańczy po kolei po swojemu, prawda? I teraz już taki się szablon utworzył, niepotrzebny. No i poza tym dobór figur, no. Dziś to tak wygląda, że każdy by chciał wszystko wytańczyć. A to nieraz niepotrzebne, bo niektórzy se mieli niektóre kroki bardzo fajnie potrafili, a zaś inne im nie bardzo idą, prawda? Więc to się powinno tańczyć, co się no lepiej potrafi. No i to ten taniec, co się od tej przyśpiewki, powiedzmy, zaczyna. Muzyka, jak się śpiewa, to jest bardzo fajnie, kiedy muzyka podsekunduje, prawda? Ten śpiew fajnie wygląda. Tak to fajnie bogacie, nie? No i można se tempo swoje, to se taniecnik ma prawo ustalić, to se tam tak, to nogą, cimo warcej, cimo wolniej, i wtedy to tempo, jakie mu odpowiada, to wtedy tak powinni grać, nie? A pianista też powinien patrzeć na jego nogi. Tak. Jak on zaczyna tańczyć, to już mniej więcej widać, troszkę warcej, czy troszkę wolniej. No a w razie tego, jak się okazuje za pomału, no to się tam troszkę może przyspieszyć, albo ręką troszkę, albo troszkę zwolnić, co by wolniej było, to już od niego zależy. No i na ogół to jest tak, że jak się obróci w tą stronę, no jak mu zwertają dziewczynę, wyzwertają mnie, kolega, no to podziękuję kapelusem, no i albo do niej się wito kapelusem, czy przyklęknie, czy potem czy zacupko nogami, i wtedy już zaczyna się tym krokiem do przodu ozwodnym, prawda, ozwodnym dookoła tej dziewczyny. No i jak jest młody, to ten taniec jego powinien być taki bardziej zalotny, to on się troszkę tak zachowuje jak kochut koło kury, jest taki agresywny, tak z tej, to z tamtej strony to zachodzi, to zaś za cupko, to się zwertnie, prawda, to zaś zaleci z drugiej strony, to zaś bokiem tak przeleci, i to jest takie po prostu takie tokowanie jakby, jak się, bo to ludzie podpatrzowali zachowanie zwierząt, głównie ptaków, nie? No a już po tym zapoznaniu, no to wtedy już zaś próbuje podchodzić na przykład do muzyki, a jeszcze się wyklaskać pięknie, tak, prawda, po ręcami popięta, zacupkać fajnie. Po niej jeden młody bardzo fajnie, kiedy se wyskoczył oczkę ze dwa, ze trzy razy do góry, prawda, i tup, potem tak energicznie na ten przyjdzie po razie do tyłu. I to wtedy zaraz widać dryk do tego tańca. Aha!
tu w Płaszczyzna był Kubiniec Wojtek, bardzo dobry tancerz. Potem był Józef Leśniok. No Sobczok jest świetnie tancerz. Jasiek Sobczok. Jasiek Suleja. Suleja. Jeszcze pamiętam. No ale to koledzy byli ze zespołu. Ja byłem małym chłopcem, jakbyście byli piękne chłopy. No. Myście po 30, po 20, parę po 30 parę roku. A byli tacy tanecznicy, co potrafili, nie umieli wszystkich figur pięknie, ale mieli taką figurę jedną, co ją pięknie tańczyli, nie? Dziadkowiec. Stefek. Stefek pięknie tańczył. Potem był, no. Kazek. Dziubas. No Dziubas też pięknie tańczył. No i Maśnioki. No Maśnioki to grali, tańczyli. No pięknie tańczył. No, Józek pięknie tańczył. Tańczył Józek pięknie. Józek był. A Stasek był muzykant. A Tadeusz tańczył też wtedy. Bronek. I pan ci młodsi tańczyli, że fajnie. Tadek Maśniok. Maniek Maśniok. Bardzo fajne, no, jak to jest, ma jakąś taką fantazję w tym tańcu. Tak jest różne jakieś przyruchy, jakieś podskoki, klasnąć, to się kręci, przytulnąć. To są takie nieprzewidywane, to nie są właściwie kroki taneczne, ale to są takie po prostu przy tym związane takie, coś takiego ze on samo, coś swojego takiego. Ty podleci, no, ty to się, tak, no. I na tym właśnie polega ta fantazja w tym tańcu, nie? Ale Wojtku, co by zatańczyć, trzeba było iść daleko na tą muzykę, Kasi. Chciało się tego tańca. Chyba jako. I tak chodzili. Muzyka, no to nie była żadna. Nikt nie afiszom nie robił mnie jakiej gnosła wieść, wiadomość. To tam młócą i będą po te grać. Albo tam dziewki umyślały, że wtedy i wtedy co muzykę zrobić. To już bracie tam ze dwa tygodnie albo kiedyś i to już wiadomość leciała. No już trzeba będzie iść. Bo u Słodecków tam, bo dziani się muzyka będzie. Bo nawet do zębu, Jezus Mario, trzeba będzie iść, bo ta muzyka. Jak jest tyle dole zasad, no to jako było przesiedzieć albo przestać, nie? No, a bieda się było nieraz dopać, nie? Ten taniec nazywa się Podelu, bo się tańczyło Podelu. Podelu. A zaś nuta do tego jest ze starej. No. Chłodźki gadają, tak. Że zagraj nutę Podelu. No to wiadomo, że chodzi o tą ze starej. Ze starej, no. Ale zaś ze starej temu, no bo starostruna, no. A na basak. No to ta. Ze starej też może być po dwa, bo może jest taka jest nuta no. Ze starej. Od struny A się zaczyna, łopacno. No łopacno. No ten taniec Podylu Brzezowicki to są takie pasterskie dawne, bo jak widzimy te zwinne góroli, one w całej Karpatach właściwie takie podobne te kroki, podobne kroki są trochę. No to jest już taki popisowy taniec. A jak już krzyknie zielono, to muzyka wie, co to jest zielono, nie? A to od tego, ze zielono lipka i jawórc jest to dziewce boże mój. I na zieloną, no to jest, wiemy, że to porost pierwszy, wtedy się tańczy razem. Ze chłopok z dziewczyną się tałem ku sobie, nie? Bo przez całe coś to tańczą na odległość. Wojtka Kubińca. To jest co jeszcze widział i Józka Leśnioka, tak jak my tu radzili. No ale był jeszcze i Kiernia, jakoś i bace, to zaś bardziej w opowiadaniach jeszcze, za Kiernia tańce, to jest fajnie, ani u nich co opowiadali. I potem Hanie jeszcze w Toresinie... Sobczyki tańczyli. No, właśnie, bo trzech braci Sobczyków, basów.
właśnie od mano, to oni pięknie tańczyli też w młodych rokach. No sopcyki właśnie oni, no sopcyki i sopcyki jest sepotanie, no bo starsze. Sopcyki zaś młodsi, starsze pokolenie. Sepaniok, Władek, Sepanioki. Pewnie Włociscy na pewno, no bo to też... Włociscy, stary. No, nie wiem jak tam stopki, ale pewnie te skansi, bo nie, mocarne to by te zboce ze było nieźle, no ale po te jest idący dół, no to po te Woleśniaka my jest widzimy, no to Korpiele, no bo Bolek Bułecka, siostra jego to jest też w śpiewie fajna, no to też czas boc i bali w tońcu, no i po te jest, a Jaśka nie dojadasz Korpiele, on zaś w tońcu nie taki, ale właśnie do petasowania, do śpiewu, siostra jego to jest Hanka, no także. No i po te dół, no to tam jest można, trzeba było jest tylko, no ale oni to jest tu niżej, ale Gąsieńców, Niźnioków, bo to jest tam, to Kościeliska trochę jest okopane, bo to się to z jedno z drugim łączy. Jest to, no Wawrytki, Wawrytków tam w bracie. Wawrytki, o. Uni, bardzo ważne. Tak, bo trzech braci Wawrytków. No, potem, to piekło, tak. To jest. I potem niżej tu z Chłodzyńcy, to Kłosycku weź bacę, ale jest to weźmy i właśnie Stefek Dziadkowiec, Kazek Dziubos, no, Józek Bryjok, Stanisław Walkosz-Jambur, potem tu to Klusie, o, widzisz, Klusie. To jest, też trzeba Klusie do śpiewu zbocyć, a i do bitki, ale i w tońcu to jest fajnie. No i Króle, tu potem weźmy na Króle, Króle i Tomek jest, no, Stasek, no, Józek, nawet... Józek Król. Tak, tak, i w śpiewie i w tońcu Józek. Jest. No to tak kawyś co dzień na sełno to nawet właśnie. Nawet Kubusiów, ten Król też ładnie za ten, no, tak z drygiem. Sobie na Dzini jest tu to z tego Wesej, ze Sperkówki, zaś jest i z Kurosowego Potoka. Tu ten kolej jest, no i no to zaś Niźniok jest, tu też chodzi jeden i Łociec. Jędrek i Stasek Siniego i Władek i, no i Stochy, Waki, no i Brzegi, Gąsińce Brzegi, bo to też czatów jest, bo i muzykanci, i taniecnicy, no i potem tu no Harenda, no to Stochy, Waki to my zgodali, no i potem Jędrek Mermuła gdzieś czego zboczyć nie zje, to jest fajnie za to, co tak po staroświeckie, że jestem taki stary. Jakby małe, to było paru tonieczników też dobrych, no, dużo było takich sotończyli, no to jako wracam do tym Gądku, Władysław Gądek, no to potem Franek Zbójnik, no to jest od przedwojniaku chłopiec mały tończył, zanieli Gód Stapiński, no i przepięknie tończył na scenach, no. No i potem Józek Matys, co szpiękny śpiony Łozwo mi też dość ładnie zatończył, ale Bronek z Kusper, nie dużego wzrostu, ale już tak lekućku panie się nosił. No i też Łocibiorz uczał, o tym Palerz, Cibiorz, jako Franek, też tańczył dość fajnie, tak się nosi, wysoki wzrost, taki podstawny chłop. Przed wojną takim honornym tancerzem to był Staś Chowaniec, Staś Sławiancyn go nazywali. Przychodzi do Józka Biłosa i go: Józek, musi mi takie krwce, jakie nikt nie ma. A ujek taki: Epsio Stasiu, ja takie nie umiem. A potem Jasiek Chodorowicz. Jasiek Chodorowicz. To takim tancerzem był, ale tancerzem był takim samorodnym, z nikogo go nic nie patrzał. To z natury. Taka natura była straszna.
fajnie tańczył. No potem zaś przypadło mnie. No, moja przygoda się mi zaczęła zespole w 51 roku. Wtedy to prowadził Józef Witorok. Ale to tak było, że my, nie trzeba było dzieci uczyć śpiewać, bo my syczka umieli śpiewać. Bo jak was to zespół? Na przerwach w szkole siadaliśmy w zimie koło pieca, podkładaliśmy węgla do pieca i śpiewaliśmy. No i kierownik głosowski, coś i trzeba z tym zrobić, z tymi chłopcami. No i wymyślał, żeby zrobić zespół. Na ten taniec współczesny złożyło się to, że my byli na festiwalu warszawskim w 1955 roku i był zespół studencki z Krakowa, Hyrni. Ten zespół prowadził Indrek Gąsienica-Kłatelnicki. I tam Stasek Kubański wtedy był, Bachleda. Pęcerze dobrzy. Byli tak, Stefek Dziadkowie wtedy w wojsku tam był. I akurat w tych koszarach my siedzieli, że Stefan fryzjer z tym się bawił we wojsku. No, przychodzili co zatończyć. I ten, ten taniec sceniczny, tak go nazywał Indrek Kłatelnicki, wtedy się uklasował, ułożył tam jako studenci, duży wkład tak, zespół Hyrni. Miało na to, jak się na scenie pokazuje góralszczyznę. I wtedy ja potem wrócił z Warszawy, z tego festiwalu parę razy zaprosili Gąsienicę Kłatelnickiego do Bukowiny, po tańce z nami, potem ja jeździł do Knak, Knak był ożeniony, Łukasz czy Knak, Hramcówka. Do niego tam chodził, też my tańczyli na tym wojsku, krzesali. No i także ten taniec, potem ja przybył do Bukowiny i tańczyliśmy w tym stylu, jak to Rosie tańczy. Zespół Potale, ja tam od początku tym zespołem przychodziłem, bo bardzo Witorokowi mi zależało na tym, na mnie, bo wtedy nie było tych tancerzy na Bukowinie. Bo jak jeden z Bukowiny, co się zmieścił w Podhalu, a tak to tańczyli Klimki Bachledy, Dziadkowiec, Kubański, Kazek Dziubas, Jędrusz Kosiar, Kłosicek, Młostowy Stasek. No, jak Witorok potem zespół u nich miał. I w 59 roku byli we Francji. No to ja był z Bukowiny. No. Adam Kufta był i Jasiek Gracka. No, to były też jeszcze trzy dziewki. No i potem jeszcze ci chłopcy młodsi, potem Staś Cuda, świętej pamięci, Taduś Głodziok, Pietruś Donajcon, Franuś Budzki, to już była inna klasa, kategoria chłopców. Młodsi troszkę. Młodsi troszkę byli. Upaśnimy się łowiec dość, ze Staskiem, bo Michań, łowiec był dużo na Bukowinie, teraz zostały na jednostki, dawno to były tysiące łowiec na Potolu. Tak. I było zawsze, tak się gada, że było, może i biedni, ale było dużo wesele jak dzisiaj, bo się chodziło po wierach, śpiewało się, przyszła niedziela, to poszło się wyjrzeć, gdzie się ta łowiecki pasą, czy krowy, czy idą ku chałupie, czy nie idą. Jak słyno, to my się stanęli na chępie, czy na miedzi, uśpiewali. No i prawie się wieczór zbliżał i poszliśmy ze śpiewem ku chałupie. No
no to się zacenowało dwójka Pitora. Tak. Bo on to, my najwięcej z nim jeździli. Po, to trzeba przyznać. To trzeba przyznać, bo to on to zapoczątkował i on to pozganiał tych chłopaków. Wtedy miał, była no spacka dobro, dziewcząt i chłopców. I on, no, on miał z nami dość kłopotów. Ale my go radzie widzieli i kiedy trzeba było przyjść, trzeba przyjść, to my przyszli, czy były śniegi, czy nie śnieg, nikt cię nie woził, choćby jakie śniegi były, to my się tułeczki kiedy wyłoczepali na scenie, bo człowiek wtedy jak bawą zimy były duże, a on zawsze gdzieś jakieś wyjazdy skonstruował, zawsze znajomości miał, po Warszawie jeździł często, czasem jak się pojął, to i na tydzień, i na dwa. Ale tak wyzaczył, że my potem też jeździli sam. I na tydzień, i na dwa. Ale trzeba przyznać jedno to, że załóg Pitoroka, słuchajcie, no nie było. Młodzież była zorganizowana, każdy na próbę przychodził, nie było komputerów, nie było telewizorów, nie było dyskotek, nie było. Ta radość była tu w tej chałupie, w tym domu ludowym. Tu jak się przychodziło, to cała była wesołość. No tu my urośli. No, tu my urośli. Na tej scenie się człowiek utończył, wesoło było. No i tak powiedzieć, że no było takie życie takie no fajne. Dzisiaj łaska jest taka, że dwa razy inna doją, od samej wiosny. A tak, a my, to my dojeli do września, 1 września się puszczało na cały dzień, owce, już, 1 września. A teraz doją się na dwa razy inna i godam ta, że łasi są urobieni. No. Połonia podjeli w połoniu owce, o trzeci, no to śpi do rania, wybornie, bo ani wilka nie ma, ani łonice u nie ma, nie pilnuje nic. No. Jest tego no tak, zobaczą, mało ście dali. A czy ja tu w piecu rósł, grając ja tu w kolinie, kiedy ja się zaszyję, kiedy ja w tańce niedawno było nie takie, no bo to tak, jako ta w to umiał, to tak tańce. Jak natura. Jak natura wyszła, to tak. Niebozicka dziadenka gada, grali ze grule z mlekiem za potokiem. To tak ty stońce, że ty stacji tońce, żeby. Bo dopiero w zespole no to się więcej się nauczył, no, tońcić. Stanisław, jak z tym tońcem wasym było? Kiedyście zaczął? No ja i do zespołu zaczął w 63 roku. No wtedy był ten zespół PHE. Była grupa Bukowiańsko, Jurgosko, Śpisko, Warawsko, Zjabłonki, z Krościenka, Pienińsko. No to jest od tego czasu tońcy nie jeździli my w snowy. No, dobry toniecnik był Jasiek Wojtuś Chodorowicz. To był dobry toniecnik, śpiewak, toniecnik. No, Józef Kosarek. Na Tyski my byli raz we Wychodnej, na Słowacji. No to Kosarek Józef Tońcyk wyczuł gdzieś w podłodze, że jest płonizna, jak podskoczył, to wpadł do pasa i ci słowa, jak go, to sim to chlap, to sim Janosik. No potem już za naszych czasów, jak my już tończyli od 63-64 roku, no potem mieliśmy dobrą packę, bo byli Kosorcik, byli Ganobi, byli Neymy, Stasek, Tuczocek, Kalota, Jasik, no byliśmy dobrą packą, było no chyba z 12, nie był z tych, ja, jeszcze nie był z tych, Jasiek, Stokwi,
Jasiek Buc, Komar, co go nazywano, Stasek Kubasik, tak. Potem jeszcze, no, kto to jeszcze był? Stasek Łacniok, bo to my... No i Janek Łacniok też był. Janek też był, jeszcze nad Bułgarii. Byliśmy razem w Bułgarii z Jankiem. Ale toście jeździli z dziewczętami jakimiś, nie samiście nie jeździli. Nie sami mieli. Które te dziewczęta was? Mieliśmy dobrą paczkę. Bruncia Polaniorka, Hania Krzockowa, no. Siostra twoja, no. Marysia Kowolka, Hela Krzockowa, Hela Krzockowa, Hanka Kurucowa, Kosarkula. No, no. Marysia też była jeszcze wcześniej. No. Hela rozumiem. No, Hela Stasik, no. Tyś. Zespół pod Hale powstał w 55 roku. Jak już powstaje TC Peliowskie Spółdzielnie, jedna tak. W Zakopanem, druga w Nowym Torgu. I to w ten czas było tak, że pod Hale wtedy to było ponad setka ludzi, bo to należało i Zakopane, i Bukowina, i Krościnku, tak jak Stasek tu kolega gadał. I Jabłonka, Jurgów, i no później Zakopane się już potem odłączyło, zrobiło ze swoje tam swoją grupę, i no bo tam były więcej zespołów, były i Klimki były, i Bartusie były, i PKS, i Polaniorze, Kościelisku, później jeszcze przy PKS-ie też był dobry zespół, przy Cepeli był Holny, też dobry zespół, a my tu zostali jako cztery grupy etniczne, to my jako Górole Taczańscy, to Bukowina, no a potem były tak, z Jurgowa był tu z Polski Śpisz, Jabłonka była Orawa, no i Krościnku Pieniny. I tak my jeździli porę, ładny glad. No tak, tu kolega Stasek od 1963 roku, bo my po tych dożynkach też dużo jeździli. No. Jeszcze za Gomułki tam było Wiesław Godołecz, kiedy i dwie godziny, a my się smażyli na tym, co my, kiedy on słyszał, co my wtedy mu pociążyli, posłali, to nie wiem, czy by się do nieba dostał. Mamy tą manierę wykonawcą Brunci Dziadonki Koniecznej, Ujka Gienka Wilcka. W śpiewie też mamy ten bukowiański zaśpiew swój taki, a w końcu też są takie elementy, gdzie na przykład u innych zespołów, czy u innych wsi, dziedzin nie spotkamy, jako wy no, myślicie? No jest takie, bo jest na przykład Janika nie widział, tak u nas tończy się Brzezowicką, czy tończy się inaczej jako po tych wsiach innych, czy Płodylu. Tak. Czy jest tak zwana ta Mierwiono starodowno, to ty jest... To rzadko nie tańczą. Nie tańczą, a teraz już w ogóle nie widziałem, żeby w to tańczył tą Mierwioną starodowno. Bo jak słyszał ty, że tego dzień indziej po Podhalu nie ma, że był taniec Jarę Zytko. On jest podobno napisany jako taniec chyba Jana Króla, taki skokany. Pamiętam jak się i w naszej pani Boguckiej, w którą syćka z domy, i ona goda, że to ona ten taniec właśnie jeszcze widziała, jako młody student etnografii. I że ten chłop, ten król, to chodził gdzieś na Węgry. I że domniemywała ona, że to właśnie takie elementy madziarskiego tańca właśnie przyniósł do Podhala i jakoś to właśnie do tej nuty przyjął, spasował i że to tak. Tak, to jest jakby druga tego Jara Zytka, tańczonego w Bukowinie. No bo to nigdzie na Podhalu takiego tańca ja nie widział. Wiadomo, że góralskie natury to takie, że my to no lepsi. A jakeście się czuli, jakeście się spotkali, czy to na konkursach, czy gdzie indziej z innymi zespolami. Że mieliście, że my to są no lepsi, bo my Bukowianie. Góralski chłop, no to z nerwem, z drygiem, no nie taki, nie osłowiaje, ma tak, to no, ci do bitki, ci do tego, no to... Do tańca, no. Na Słowacji, to w Jabłku chyba Januszowi złamali ręce, skoro tamto też my poszli awantury narobili. No bo trzeba było bronić, no, swojego. Na górze przecie tu w Dolnym wisi plakat, że już 1900
30, chyba pierwszym albo drugim roku, pierwszym roku, pierwszy konkurs tu w Domu Ludowym na taniec góralski, taniec bojnicki i na najpiękniejszy strój góralki górala. Czyli w tych czasach międzywojennych, 20-30 latach tworzyło się to, co potem, że tak powiem, jako bagaż przejął Pitorog i następni, którzy tu w Bukowinie dzierżeli i zajmowali się śpiewem, tańcem czy kulturą, tak można powiedzieć. Taniec góralski to jest zbliżenie dwojga ludzi do siebie, chłopca i z dziewczynki. Tańcu. Kiedy mają ku sobie, to radzi tańcą. Ale w tym tańcu góralskim to chłopak dziewczynie wyśpiewał, że ją rad widzi, że ją kocha. Co ta tańczy, to się nawraca ku muzyce, a coś jej tam zaśpiewał. Bo to roztoniec sceniczny nas, to jest całkiem co innego. No bo w synę Ganowa potrafił dwa razy, ale stołkę skoczył ze stołu. To dwa razy się obrytnął w powietrzu. A w tońcu normalnie zrobił salto bez niczego. Symeganowa para. Ksiądz Tischner, jak my nagrywali siedem grzechów głównych po góralsku, to był grzech nieczystości i o weselu góralskim. Tak fajne słowa powiedział, że w tońcu nie są telowozne nogi, kielo gest, kielo łocy, kielo tak jak na sobie właśnie tącerze patrzą. No tak, to jest ważne, bo to nie bez kontaktu wzrokowego, to nie jest przecie to nic. Tylko to się łacami się prowadzą do przechodu. Bo to tak jak każda dziedzina sztuki musi wyzwalać emocje. Tak i taniec musi wyzwalać emocje, czy to radości, czy smutku, czy nawet złości. No to różnie, ze złości nie roztońcy, z radości. To różnie się to wyczyta. Wyśpiewa, wiadomo, co mój tońcy. I co tońcy? Co tońcy, hej. Ale co, no przy brąci dziadońce, to tak wartko się też chyba nie dało tońcić, bo ona muzycznie spokojnie grała. A potem u Jegienek Wilczek dał ty stympa. Potrafił technicznie nadążyć tońcerzowi. No bo to ten było to, co zrobiła, to nie sceniczny zrobił, no opisowanie się, wiec, no. Wartko. A to wcale nie jest tak, bo jak się wolniej tończy, to trzeba tończyć dokładniej. No a wartko to myśli, że pomiędzy rękami koło sobie pokręci. No to przecież, żeby się wyobijać po piętach, to trzeba nogę do góry dźwignąć, żeby ręką trafić tę piętę, jak się zrobiło, a nie tak sobie zrobi tak, nogi tam na dole gonią. No. Czyli umiejętność spokojnego tańca jest wielką umiejętnością. Daj za nas, chłopcy, za nas! Daj za nich, noski dla nas! Daj za nas, zaczynamy! Daj za nich, noski mamy! Pródzki jakieś i krzciny, czy tam jeszcze jakie inne muzyki były. Muzyki były, bo to są od chałupy. Do chałupy nie rozszli i grali, tańczyli. To tam się organizowali w domach goćkami. I to była cała na wsi zabawa. Tak, każdy sobie miał swój styl, jeśli coś się nauczył, to se potem zaś być kiedy ten przy złobie w sklepie trzymał się złobu i krzesł, uczył się tańczyć. To by go nikt nie widział. Nikt go nie widział, a potem jak przyszedł gdzie na muzykę, to się zaś popisał. Że to pokolenie wasze i starszych, że tak powiem, kolegów, bo przecież i dziadońka, pierwsze skrzypce Płetala, Józef Pitorok, Józek Bigus i insi tamtego czasu, w któreście mieli bezpośrednie kontakty, dało taką owoc tego Płetala, gdzie i Adam Kufta, i Grackowie, prawda, Dejcok, Jan Toska przecież z Glycarowa, doskonali tącerze, jako i wy, i to było tych wszystkich, co wspominacie, i dziewczęta, i śpiew przepiękny, Polaniorek i Wosto, tak. To rzeczywiście taki mocny ślad Bukowiny w tym, co możemy nazwać właśnie kulturą Płetala Skolnego. Podhalanie od dawna tańczyli też tańce znane w całej Małopolsce. Przede wszystkim polkę,
której krok spotykamy w czasie obrzędu weselnego przy oczepinach, cepowinach. Pomiędzy solowymi popisami tancerzy zamawiano raz na jakiś czas właśnie polkę, aby więcej par mogło się bawić jednocześnie. W latach powojennych na góralskie zabawy i wesela coraz częściej wkracza moda na muzykę rozrywkową. Najpierw big beatową, a w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku dyskotekową. Dzięki zespołom regionalnym ciągle żywa i atrakcyjna jest tradycja zabaw przy akustycznej muzyce ludowej. Czemu ci się, chłopce, ej, piórko, nie migoce, od dołu sycynie, ej, zosa, remarkoce. Tańce góralskie spotykamy ciągle na weselach, na góralskich zabawach, obok polek, walców, czardaszy i współczesnych tańców rozrywkowych. Na Podhalu często muzykanci weselni grywają w czasie ważniejszych części obrzędu weselnego. Witanie gości, błogosławieństwo udzielane przez rodziców, wyjście do ślubu, wypytowiny, cepowiny. W sposób tradycyjny na skrzypcach i basach, ewentualnie z towarzyszeniem akordeonu. A do tańców ogólnych zmieniają je na instrumenty elektryczne. Na Skalnym Podhalu, zwłaszcza w Kościelisku i Poroninie, spotyka się kapele weselne grywające do ogólnej zabawy na instrumentach akustycznych. Choć w podhalańskiej muzyce weselnej coraz mniej repertuaru tradycyjnego i góralskiego charakteru wykonania, a coraz więcej muzyki karpackiej i cygańskiej maniery, Podhale jest jedynym regionem w Polsce, gdzie odbywają się wesela i zabawy przy muzyce o ludowym rodowodzie. Gadając o tańcu, musimy powiedzieć, że to był inny świat, że się inaczej żyło, że nie siedziały dziewki, same dziewki razem tam, bo zwykle dziewki, ciotki, mama, babka razem, bo to było ważne. Aha, z kim ze ona dziś zatańczy? Kto z nią do tego tańca porwie? Czy tym, co się widzi ojcom? Czy tym, co serce słucha? Rozumiesz? To były te dwa światy, nie? No i teraz trzeba było takiego kolegę noś, co by umiał wyrwać, umiał ładnie zaprosić do tego tańca i pierwsze gestem, samym ruchem musiał wiedzieć, czy błyszknąć babkę, czy ciotkę, czy jako tam, co by się to rozwarło to koło, nie? Co by ją puścili. No a potem ładnie to wezwertać i potem jakby podziękował, no to ten tonicnik też musiał się ładnie znaleźć, podziękować jemu i jest tam jakiś ruch głową czy ręką w tamtą stronę, skąd ta tonicnica do tego tonica przyszła, no i dopiero się zacnął ten toniec, nie? Jak przyszedł tonicnik przed muzykę, to też musiał jakoś stanąć, pięknie, no, przywitać się z muzykantami, to czy wrócić do basów. Stanąć, dopchać się do muzyki, dopchać się, obiera się to szczęście, no. Stąd ten wies, trzeba było ręcami wiesu wymachować seroko, co by ci się nie wepchali, no bo byś się nie nalostał, nie? Kolejki pilnować, no to kolejka była, tak powiedzmy, od drzwi do, no to się no patrzą jako wlew, i stąd po tej bitce, jakby jak wtory hipną przed tą kolejką, no a był taki jest to, no szukali z wady, no to wies. To było coś takiego, czego się nie dało powiedzieć, więc kiedy to radość była, że już udało się ją wyrwać, że tońcis, no i potem trzeba się było pięknie otworzyć, zabocić się w ogóle, więc to ci starzy tonicnicy się zabacowali w ten tońcu. Telo to było lonik, więc takie wozne, że oni potrafili coś brać, zatracili się, troszeczkę mu tam zasumiało w głowie, potem się obrócił, zaśpiewał, zatańczył, jej, więc wychodziło z niego to co w nim jest. To się wortało napatrzeć właśnie na takiego człowieka, wiesz, kiedy on, jak to się goda, pękało w nim wszystkie te biedy, zobory, co go tam w tyśniu trzymały. No i on się otwierał na ten muzykę, na ten świat, na tą
babec i dziewka, co z nią tańczy. Chociażby było tak, że każdy się ożeniła, a wiedzieli ludzie, że każdy, jak to się go do jego serce zachodzowało, nie? Tak. Po tego jakieś zatańczył fajnie, no to zaszczył jest potem wzięli ci gazdowie tam, wiesz, jak to pasowało im, no to siedmąć do stołu tam czy pocęstować, ale to tak jak wiesz, no i było dużo takich ludzi na przykład na weselu, że chłopce powinnak, no przychodzili zatańczyć chłopcy, nie? Druski były, tam dziewki na weselu, wiesz, tacy jeden drugiemu chciałby wyrwać, no podbić właśnie w kasie pokazać na tańcu, no. No bo kaja, jak nie przy tańcu na weselu się pokazać, nie? Kazek Dziubos nam pokazował, ale jak nam pokazował, to nos w jeden wieczór nocy. No bo on go on tańczył, a my musieli chytać za nim. A on tańczył cały wieczór. Cały wieczór. Głozwod nam był mi za jeden wieczór. No wtorek miał dryg do tego, to chycił za chwilę. No tak, starszy mocny. No za chwilę po półtorej godziny. No. No i bo on pokazał wieznie, bo potem dopiero zespoły zrobiły to, że umieli podzielić ten taniec na co ostatki, nie? A on naturalnie podjął całe za minę i musiałeś chytać. Pomału ładnie sel. Pomaliczku. No i wiesz, i teraz ale jeden wieczór, drugi wieczór, takie popołudnie i wieczór, drugi w niedzielę, nie? No i drugi wieczór po te zaś jeszcze, no i w trzeci wieczór metący. Pytace dolno, no to nie tak jak potem bieda było teraz czasem znaleźć kogoś. To byli jeden, drugi, roz. Pięknie śpiewali, dwa, umieli tych ludzi zabawić, trzy, z tymi koniami narobia. No to wiesz, to była dużo robota, dwa teźnie pytania, na czasem jeszcze dłużej. No, to pytacowanie to było coś. I stąd właśnie ten toniec potem oddany właśnie jako pierwszy wiesz, no. To już było, to zawsze przede wszystkim roz, portał od razu słuchać. Przy tym weselu, no bo to cała potem historia się zaczynała młodej pani właśnie od tych śpiewów, nie? Jako to tam było w życiu, jak to słuchał, bo to było to druga sprawa muzyki, to teraz trzecia sprawa śpiewu. Kto młodej pani chciał zaśpiewać, to musiał troszeczkę z nią zatańczyć poleckę do cepowin, dookoła. To też taki krok jest, taka góralsko-polecka. No a potem jak już sićka zaśpiewali, dali na cepiec, no to na koniec, jak już młodą panią ocepili,
syćka goście zaśpiewali, zatańczyli, no to potem młody pan musiał z młodą zatańczyć. I to był taki, no, jeden chyba z najważniejszych tańców w życiu, bo pewnie jak się zalecał, no to ty z tą narzeconą se tańczył, a potem już jako ten młody pan, ten najważniejszy tańczyk, kiedy całe wesele na to patrzy. Jednak ciesła gazdowka, a tam ciotka zaszła rada zatańczyła, to też było wortało ze i dobre będzie słowo o tym, że on jest tej tańcy. No musiał to zrobić, nie stąd. No ja nie, bo na, nie było jak na weselu, co by młody nie tańczył. Tak, tak. To o tym mowy nie było. Nie, ci kłaży, ci. Choć chwilę, tak no czasem, no, wiesz, zadryb się, ale musiał zacząć po tego, które się tam, czasem, czy stryk, czy które się tam, czy i jego zwykle, właśnie stryk był chrzestną ojcem, no to zawdy tam co się było, ale zacząć i potem skończyć te słony zmuszone. Potem zaś przychodzili wieczorowi, też chce potończyć, no i mnie pasowało siadać za stół, głościć się, ale potończyć mogli. Mieli ochotę, no to muzykanci im grali, a starosta czy pytac pilnował tego porządku trochę. To już wtedy tak było, że stał z tym korbacem, bo to było koniec. Tak, na wiec, no. Stał tak, z korbacami stali, pilnowali i ten się jeden, się pytał. Jeden z tych i tak wpadowali nieśmiało, nie, to bój, na bojskach we wrzecie, tam silnikanie między izbami, czy w jednej izbie. A w drugiej zaś nie goście się, a wiem, nie tańczyli, ale czasem w sieni, jakby była taka serca sieni. No to właśnie też tak grzecznie wpadali z pola i tak się pytali, czy mogą się zatańczyć. No i oni musieli się dopchać, bo to wiesz, to tam jest jakiś leciał kawał czasu, kawał świata, no to wiesz. A drugi, dwa jak się już potem puścili, bo tam koledzy powiedzieli, że ty umiesz zatańczyć, no to jakbyś z dziadową nie daj Bóg, nie? No, bo to, a jeden przed drugim potem, oni to dopiero potem pokazywali ci wiecer siebie. To, to oni, tak, to, no to tam już nie było biedy, więc to już nie było śpasu. No i to naprawdę było na co patrzeć, było na co patrzeć, jeden za drugim. No, czasem się zdarzył taki co 8 kawałków tańczył, Stasek Wasił od Króla, nie wiem czy Bocys, no ale pytanie to jest. Chłop starsi, no wytańczył tych 8 tańców, no ale bracie, teli hard ducha, ze on całym sobą tańczył. Całym sobą tańczył, jest, chciało mu się, wytrzymywał pięknie, no i ta natura, jest to parcie do tego tańca. To było coś takiego, że jak zagrali, to on tracił rozum. Taki wiersyk napisał, że podetnij mi nogi moje, kiedy w tańcu tęgo tupią, kiedy kolusek kręcą zwoje, podetnij mi nogi noto. I stąd ten wiersek poświęcił i Stanisławowi Nędzy-Chotarskiemu i drugiemu taniecnikowi Józkowi Leśniakowi. Kozny miał taki swój krok, Kozny miał taki swój kawałek, co człowiek patrzył, progował i nie wiedział, jak on to robił. Nie? I stąd była uroda tego tańca się brała, że Kozny miał coś swojego, fajnego. Jeden drugiego odpatrzował, potem progował, nie? Potem dynu na tym pniaku, no i z tego to ta właśnie ta odrębność i ta piękność była, że Kozny miał coś swojego. Wybitny tancerz z Białego Dunajca Franciszek Świder-Zbójnik wspominał, że po wojnie, kiedy brakowało mężczyzn, zdarzało się, że jednemu tancerzowi wyprowadzano równocześnie kilka kobiet do tańca, aby każda mogła choć raz zatańczyć. Ten zwyczaj przetrwał do dziś, zwłaszcza na weselach i w prezentacjach scenicznych.
Jak ja przyszedłem w Kraków, tam nie do liceum, no to mnie wzięli studenci starsi przy Politechnice w 50 latach. Ja ich znowu, bo ich widział we Warszawie jako 13-latek. To oni byli fajni, tam i ten kubański, kłotelnicki, no i różni, Maśniok, Tadek i Kłosicek młody, z Bukowiny Kłoszarek. No ale wszystko to oni tak wartko, wściekli okropnie. No a Jędrek tak sobie wolniej trochę i umiał podpatrzywać starych ludzi, to tak pokazał w zespole potem w tym studenckim właśnie. Ojciec mi opowiadał za młodych rokach, jestem tam, jego ojcowie opowiadali, że pod taki dezynter z wojska austriackiego przed pierwszą wojną, no to no se taką zaśpiewał, co by muzykanci podcięli łozwodną, a potem w tym drobną podała. Se podwa od razu z Wetońców do Kłecka i resztę już zwertnął i uciął do Polat. A baby, bo przecież taniec są chłop, co nic nie będzie warto bez baby w tańcu. No musiała być baba. A z takich przedwojennych tych tanecznic to które były no fajniejsze? No trzeba to dla dziaduśka Maryśka. A ciotka Józia Korpielka, więc trzeba fajniej, nie? Potem Dziubasowo śpiewała pięknie, ten trzeba też. Helcia Czebuńka, no i babka pięknie Czebuńka tańczyła i przedwójka. No, dobra, pan taka była. Anna z domu. Otarsko. Otarsko. A chłopiec, ja se chłopiec, jak i mój ojciec, a nie było tu chłopca, bo mojego ojca gra. Mój tata tańczył pięknie. Taki też tańczył. Strych Jasiek był muzykantem i taniecznik bardzo dobry. Strych Franek muzykant, taniecznik. Jędrek? Strych Jędrek. Sprawny był taki dobitki do tańca z Drygiem. No bo Jaśku to gadali, że nawet potrafił, jak się dopociął w tańcu, to hipkał prosto w zospę. Potem dostał zapalenie płuc z tego i potem się mu grodzica przyplątała. Strych Franka. Syna Frankowa była Hrobowska. Tańczyła pięknie? Tańczyła, no. Ciotka Hela nasza. Ciotka Hela Palarka. Znaczy się ona była z domu jako Sobrzynka. Leczurka. Leczurka, ale zapalarza. Smokiem. Tańczyła ciotka Hela fajnie. Śpiewała też pięknie. Pięknie śpiewała i tańczyła też pięknie. Okropnie przyspieszył czas. Kiedy się zacenę jazdy już z tymi autobusami, autami, rozumiesz, to tu wprowadził okropnie, że już potem nie było czasu, więc ta robota była do późna wieczór, nie było już siły potem, więc znaczy do jednostej światło wprowadziło to, że ta robota dłużej trwała. Wcześniej jak była lampa naftowa jest, wiesz, to za to liceli, załowali, rozumiesz, zmrok. Robię. No to co by to zaś nie patrzyli miesiącka, nie? Co by przy miesiącku właśnie tącić bo znowu telo, no pięknie tak jesień jak dziś, przy miesiącku pięknie do północy, no bo zaś rano trzeba było wstawać, nie? Okropnie wstał z rano tu na ser. Tam niżej po dziedzinach, co wiem, tam jest po górcach, to tam troszkę dłużej spali. Tu wstawali w czas do roboty okropnie, nie? Kogut budził, no. Podetnij mi nogi moje, kiedy w tońcu tyngo tupią, kie kolusek kręcą zwoje, podetnij mi nogi nutą. Hej, muzyka, ci słyszycie o co ku wam zawdy wolą? Ci słowo moje głusicie nohrubcą struną basową? Hej, prymista w tą noc lutą, z wyjarzonym niebem w pełni, zagrojcie z mi pięknie pytą, podetnij mi nogi nutą. Hej, cup! Taniec góralski jest powiązany z życiem Podhalan
i dzisiaj. Choć raczej nie zobaczymy już Juchaskiego tańczonego przez dwóch pasterzy na hali, kiedy brakowało dziewcząt, ani na muzyce zorganizowanej na zakończenie prac gospodarskich. To jednak zespoły regionalne prezentują go w rozbudowanej choreograficznie i liczebnie formie podczas występów i festiwali. Na Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich z Bujnickiego uczą się już górale z całego świata. Dla górali podhalańskich sprawą nadrzędną jest przekazanie tradycji tańca góralskiego i z Bujnickiego kolejnym pokoleniom Podhalan.